Kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, świątecznie i mam dla Was bardzo dużo pieniędzy w dzisiejszym programie, więc jeżeli jesteście z nami, jeżeli jesteście przed telewizorem, to serdecznie Was zachęcam do naszej zabawy. Zaczynamy może od niedużych pieniędzy, ale będzie dzisiaj dużo zagadek, a to są zagadki na rozgrzewkę, także szybciutko możecie zabierać pieniądze. Kto pierwszy, ten lepszy. 25 zł na samym początku do zabrania. Szukamy jednej i tylko jednej papuszki, która różni się od pozostałych. Tych papuszek tutaj troszkę jest, ale wierzę, że sobie z tą zagadką poradzicie, możliwie szybko oczywiście. I szybciutko ktoś z Was do mnie do studia wpadnie. Trzymam kciuki za pierwszą przygotowaną osobę, a w międzyczasie tradycyjnie przypomnę Wam zasady. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają skończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole numer ekranu. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy Cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasz numer. Szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.łowcynagród.com. No dobrze, kochani, zasady za nami, formalności już były, to teraz błyskawicznie możemy przejść do rozwiązywania zagadki. Muszę Wam powiedzieć, że tak jak wczoraj wydawało mi się, że powinniście być jednak przed telewizorem, tak z czasem podczas programu zauważyłam, że chyba Was za bardzo nie ma. Że pewnie jeszcze jesteście na jakichś zakupach, bo rzeczywiście nasz program jeszcze był w tym czasie, kiedy te wszystkie sklepy były otwarte, więc mogliście jeszcze robić szybkie zakupy, chcąc zdążyć przed godziną 18. Natomiast no, dzisiaj mam nadzieję, że już nie robicie zakupów, nie sprzątacie, że dzisiaj sobie odpoczywacie, że spędzacie czas z rodziną, staracie się jakoś odpocząć, nie wiem, coś pysznego zjeść, bo pewnie już wszystko przygotowane w lodówce na stołach. Może właśnie teraz jesteście za stołem, jesteście przy okazji, oglądacie program i całą rodziną macie ochotę wygrać pieniądze. Ja z przyjemnością Wam oddam 25 zł. Zagadka polega na tym, żebyście znaleźli jeden obrazek, który różni się od pozostałych i podali mi współrzędną tego obrazka, czyli literkę i cyfrę. Nie musicie tłumaczyć, czym się różni. No proszę, jest pierwsza osoba. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. B jak Bianusia 4. B jak Bianusia 4. Sprawdzamy, czy to się zgadza. No, ale pierwsza osoba trafiła już do mnie do studia. Trzymam kciuki za Pana. Bardzo dobrze, bardzo serdecznie gratuluję. 25 zł do Pana wędruje. No to super, że tak szybko poszło. A teraz lecimy dalej, nie zwalniajmy i rozwiążmy kolejną zagadkę. Tym razem zagadka, w której mamy bardzo dużo tygrysków. I kolejne 25 zł do wygrania. Już druga zagadka w dzisiejszym programie. Bardzo się cieszę, że jesteście. Właśnie tak sobie wyobrażałam dzisiejszy program. Miałam nadzieję, że jak najwięcej osób do mnie do studia wpadnie i jak najwięcej osób wygra pieniądze. Mam teraz dla kogoś z Was 25 zł. Ktoś z Was może te 25 zł zabrać, tak jak Pan przed sekundką. Pan oczywiście może spróbować ponownie, bo tutaj nie ma żadnych limitów. Czasem pytacie mnie, czy można trafiać do studia tyle razy, ile się chce, czy można trafiać pod rząd. I ja mówię Wam, tak kochani, można, oczywiście, że można. Serdecznie zapraszam. Jeżeli chcecie wygrać w tym momencie 25 zł, to jest taka szansa, jest taka możliwość. Wystarczy znaleźć znów jeden obrazek, który różni się od pozostałych. Ja nie będę wnikała, dlaczego akurat ten, a nie inny. Mam nadzieję, że szybciutko znajdziecie tego jednego tygryska, błyskawicznie wybierzecie numery i zabierzecie pieniądze. Panie reżyserze, to jest króliczek, o co reżyserkowi chodzi? Wygląda jak króliczek. Jak nie widać uszu, to wygląda jak kotek, tak? Ja mogę być świątecznym kotkiem, nawet świątecznym kotkiem. Wczoraj za kotka oddałam również pieniądze. Dzisiaj mogę za tygryska, a może za sekundkę reżyser przygotuje nam jakiegoś króliczka, bo tutaj widzowie mnie dzisiaj prosili o świąteczne zagadki, więc panie reżyserze, poproszę o odszukanie tego folderu świąteczne zagadki. I mam nadzieję, że zaraz reżyser pokaże nam coś z jajem. Kochani, 25 zł do wygrania. Teraz szybciutko szukacie jednego tygryska, który się różni. W jaki sposób ja rozwiązuję tę zagadkę? Słuchajcie, szukamy jednego obrazka, więc to nie jest najtrudniejsze zadanie. Wystarczy wziąć sobie obrazek A1 i teraz A1 porównujemy do A2, później A2 do A3. Jeżeli wydaje Wam się, że A1 i A2 są takie same, to powinno pójść jak spłatka. Trzymam kciuki. Wiem, że obrazków jest troszkę do porównania. Wiem, że ta zagadka będzie wymagała od Was odrobinki czasu, skupienia.
Ale wierzę, że się uda, wierzę, że może rodzinnie rozwiążecie tę zagadkę, jeżeli jesteście w tym momencie za stołem, ale gdzieś tam jest włączony nasz program, to może warto tak zerknąć jednym okiem przynajmniej, może uda się znaleźć, bo to jest naprawdę jedna z łatwiejszych zagadek w dzisiejszym programie. Jeżeli myślicie, że później będą łatwiejsze zagadki, to się niestety mylicie. Nie są to jakieś mega duże pieniądze, ja wiem, że chcielibyście wygrać więcej, ale szansa na większe pieniądze w naszym programie będzie, a to jest na razie tylko rozgrzewka. Tutaj rozgrzewamy swój wzrok, rozgrzewamy refleks, bo trzeba też możliwie szybko wybierać numer, aby wygrać, a ja mam dla was pieniądze jako taki prezent, wielkanocny prezent od Króliczka. No, kto ma czas, kto ma teraz chwilkę, aby rozwiązać naszą zagadkę? Czy jest ktoś z nami, czy jest ktoś przed telewizorem? A, B, C, D lub E i od 1 do 5. Ja sobie tak dzisiaj o was myślałam i tak wymyśliłam, że dzisiaj to was chyba też za bardzo nie będzie przed telewizorem. Troszkę się martwię, bo chciałabym, żebyście byli, chciałabym, żebyście wygrali możliwie dużo pieniędzy. Wiem, że macie czas wolny, a ten czas wolny to jest taki czas dla rodziny. Ja na przykład dzisiaj, kiedy wychodziłam z domku, to też moja córeczka powiedziała: nie, mamusia, usiądź, najpierw wziąć, później usiądź. Ja mówię: misiu, nie, ja powiedziałam misiu, mamusia musi iść do pracy, ale jak już wyjdę, to będziesz mnie mogła zobaczyć tutaj w telewizorze. Ona: nie, mamusia leży tutaj z misią i nie, po prostu nie chciałam je puścić, więc musiałam już kombinować, co zrobić, żeby tak wyjść. Oczywiście jest świadoma tego, mam nadzieję, że, nie wiem, być może ogląda program, ale długo na pewno nie wytrzyma, bo baje są ważniejsze, no cóż. Kochani, no i jest kolejny gracz, dzień dobry. Dzień dobry, to będzie D3. D3, czy udało się? Udało się, oczywiście, że tak. D3 to jest bardzo dobra odpowiedź. Zobaczcie, jak świetnie wam idzie. Bardzo się cieszę. Pan właśnie zabrał 25 zł. No i wraz z życzeniami wesołych świąt panu oddaję pieniądze. Lecimy dalej. Kolejna zagadka. Zrobiło się gorąco, panie reżyserze. Troszkę więcej obrazków do porównywania z tego, co widzę. Ale znów szukamy tylko jednego obrazka, który się różni. Jeżeli uda wam się odszukać jeden obrazek, który jest rzeczywiście inny, to szybciutko się do mnie zgłoście, a możecie wygrać 25 zł. Teraz też podejdźcie, tak jak przed sekundką, współrzędną tego jednego obrazka A, B, C, D, E lub F i od 1 do 6. Jeżeli ta współrzędna będzie prawidłowa, to za sekundkę do kogoś z was powędruje 25 zł. Jestem bardzo ciekawa, kto ogląda program, kto wpadnie do mnie do studia błyskawicznie i te pieniądze zabierze. Czy jest ktoś jeszcze z nami? Na razie usłyszałam dwóch panów, ale nie ukrywam, że chciałabym usłyszeć kolejną osobę, może jakąś panią tym razem, może jest jakaś pani z nami? A, B, C, D, E lub F i od 1 do 6. Wystarczy podać współrzędną, tak jak w grze w statki, jednego obrazka, który rzeczywiście jest inny. Jeżeli uda wam się dojrzeć ten jeden ogień, płomień, który jest rzeczywiście inny, to nie czekajcie, tylko szybciutko się zgłoście do mnie, czyli do króliczka, który zdaje wam dzisiaj prezenty. Mam dla was kolejne pieniądze, kolejną wygraną w wysokości 25 zł. Kto znajdzie, kto odszuka, kto błyskawicznie wpadnie do mnie do studia, przyjrzyjcie się dobrze, poszukajcie. Na pewno za sekundkę usłyszę mojego zwycięzcę, chociaż muszę wam powiedzieć, że ta zagadka, no pomijając fakt, że jest więcej obrazków, dlatego jest już trudniejsza, wydaje mi się być trudniejsza tak po prostu, bo tam w przypadku naszych chociażby tygrysków widać było, były kolory, tak? Można było, czy papużek nawet, zobaczcie, papużka też była taka kolorowa. A tutaj reżyser pokazał nam tak naprawdę obrazek, chciałabym powiedzieć czarno-biały, ale jest czerwono-czarny, a nawet pomarańczowy, tak? Kochani, wasze zadanie to znalezienie tego jednego obrazka, który rzeczywiście się różni i mam wrażenie, że ze względu na tę ograniczoną liczbę kolorów, którą reżyser do naszej zagadki wprowadził, może być malutki problem z rozwiązaniem tego, co teraz widzimy na ekranie, ale trzymam za was kciuki i wierzę, że zaraz mój zwycięzca do mnie do studia wpadnie. Jak wam idzie? Jak na razie idzie całkiem nieźle, bo rozwiązaliśmy już dwie zagadki, a program dopiero co się zaczął, ale zagadek dzisiaj mamy naprawdę mnóstwo dla was przygotowanych, a program ma ograniczone ramy czasowe, także nie ukrywam, że chciałabym już kogoś z was usłyszeć. Kto ogląda program? Czy jest ktoś z nami? A, B, C, D, E lub F i od 1 do 6. Jest dwóch panów. Czy panowie jeszcze jesteście przed telewizorem? Ja dzisiaj walczę o każdego widza, który w danym momencie, przynajmniej przez chwilkę, nasz program będzie oglądał. Nawet przypadkiem włączy telewizor i zobaczy: ojej, jakiś ogień, ojej, jakieś pieniądze, ojej, jakiś królik. I pomyśli sobie: to ja się zgłoszę, dlaczego nie? Kochani, mam dla was pieniądze i ja z przyjemnością wam oddam 25 zł w tej chwili, a jeżeli będziecie cierpliwi, wytrwali i będziecie chcieć wygrywać kolejne pieniądze, to będę miała kolejne większe pieniądze
ale też zagadki będą trudniejsze, także musicie się z tym liczyć, ja uprzedzam. Czy jest ktoś przygotowany w tej chwili? Czy jest jedna osoba, która już znalazła ten jeden obrazek? Szukacie, porównujecie. Czasem dajecie radę szybciutko rozwiązywać zagadki dzięki temu, że odchodzicie od telewizora i patrzycie na obrazki tak ogólnie. Tutaj też możecie w ten sposób spróbować zrobić, chociaż wydaje mi się, że raczej te szczegóły są takie drobne, maleńkie, prawie że niezauważalne, że lepiej byłoby podejść bliżej do ekranu i w ten sposób spróbować tę zagadkę rozwiązać, w ten sposób poszukać. Jeszcze chwilkę czekam, nie pospieszam, wierzę, że każdy w swoim tempie rozwiązuje i jest telefon, no proszę. Halo. Halo, dzień dobry Pani Monisiu. Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. E5, no i bardzo dobrze. Wraz z życzeniami Wesołych Świąt wędruje do Pani 25 zł. Bardzo się cieszę i bardzo, bardzo Pani gratuluję. E5, rewelacja. Słuchajcie, no świetnie nam idzie. Naprawdę, jestem bardzo, bardzo miło zaskoczona. Lecimy dalej. No i niestety zagadka dużo trudniejsza. Panie reżyserze, czy ja mogłabym poprosić, aby odrobinkę tę zagadkę powiększyć? Bo okej, obrazków dałeś mniej. Ja widzę, że jest ich mniej. Naprawdę to doceniam. Ale widzę, że ta zagadka jest naprawdę maleńka. Dlatego proszę Cię, żebyś odrobinkę ją powiększył, bo sam widzisz chyba, że jest dosyć dużo szczegółów, flagi. No, teraz spokojnie mogę powiedzieć, że jest to zagadka czarno-biała, ale zobaczcie, że tych szczegółów jest bardzo malutko, znaczy dużo maleńkich szczegółów, o to chciałam powiedzieć. I też obrazków w sumie troszkę do porównania, więc na pewno będziecie potrzebować troszeczkę czasu, aby się przyjrzeć, poszukać, porównać. No ja znów nie pospieszam i znów mam dla Was 25 zł. A, B, C, D lub E i od 1 do 5. To jak będzie, Panie reżyserze? Czy możemy odrobinkę tę zagadkę powiększyć? Nie, ale tak odrobinkę, tak żeby widzowie mogli się przyjrzeć. No ja Ciebie proszę, bo chcę dla widzów jak najlepiej. Jeżeli widzowie mają maleńki telewizor, to rzeczywiście będą potrzebować odrobinę czasu na to, żeby się przyjrzeć i teraz może im będzie też łatwiej, kiedy zagadka jest odrobinkę większa. Kochani, trzymam za Was kciuki, wierzę, że zaraz mój zwycięzca do mnie, do studia wpadnie. Wasze zadanie to również znalezienie jednego obrazka, który się różni i podanie mi współrzędnej tego obrazka, czyli literki i cyfry. Jeżeli uda Wam się znaleźć ten jeden obrazek, to szybciutko się do mnie zgłoście i zabierzcie 25 zł. No, jak Wam idzie? Porównujecie? Tutaj często, słuchajcie, na samym początku, kiedy w ogóle zaczęłam pracować przy tego typu programach, kiedy widziałam tego typu zagadkę, to porównywałam troszkę naokoło jakby te wszystkie obrazki. Wiecie, co robiłam? Po prostu brałam sobie obrazek A1 i porównywałam A1 do A2, A3, A4, A5 i muszę Wam powiedzieć, że to jest naprawdę trudne, żeby tak przeskoczyć na przykład z A1 do A5, więc apeluję, uprzedzam, kochani, naprawdę będzie dużo, dużo prościej, jeżeli po prostu weźmiecie sobie A1 i A1 porównacie do A2, a później A2 do A3 i A3 do A4 i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli porównacie wszystkie obrazki, reżyser mówi, no tak Monia, ty tak tłumaczysz, że wydaje się być tak banalne i takie proste, a kiedy widzowie już wszystko porównają, będzie mi się wydawało wciąż, że wszystkie obrazki są dokładnie takie same, to zacznę od początku. No, czasem tak jest, panie reżyserze, wiem, że czasem też cierpliwość się kończy i jeżeli nie jesteście w stanie tych obrazków odszukać, to po prostu zostawiacie tę zagadkę. Mam nadzieję, że teraz się nie poddacie i że mój zwycięzca zgłosi się po 25 zł.
Panie reżyserze, bardzo proszę jeszcze o chwilkę cierpliwości. Reżyser chce dać nam odliczanie. Mówi, że musimy kończyć tę zagadkę, bo dzisiaj program świąteczny, więc ma bardzo dużo pieniędzy do rozdania. Przygotowuję również te zagadki świąteczne. Kto z Was do mnie do studia wpadnie? Czy jest ktoś przed telewizorem? Bo ja bardzo bym chciała, żeby ktoś zdążył, zanim reżyser nam ściągnie tę zagadkę, zamieni na jakąś inną. Dobrze, to może razem wybierzmy numer telefonu do studia, dobrze? Jeżeli jest jedna osoba... No proszę, halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Wesołych świąt i B4. Dziękuję bardzo, bardzo wesołych świąt. No, B4 to jest oczywiście prawidłowa odpowiedź. Bardzo serdecznie panu gratuluję. I dla pana mam 25 zł. Chciałam święta, reżyser mówi, masz święta, proszę bardzo. Co to jest, panie reżyserze? Kaczki, to są kurczaczki, tak? Tak, tylko taka jakaś duża, to chyba jakaś taka gęsia, ale żółta, dziwna. 50 zł, bardzo ci dziękuję, ale też widzę, że dużo obrazków i nie wiem, czy troszeczkę nie przesadzasz z poziomem trudności tej zagadki. Ale kochani, trzymam za was kciuki, 50 zł w tym momencie możecie wygrać. Porównajcie wszystkie obrazki bardzo, bardzo dokładnie i odszukajcie ten jeden obrazek, który rzeczywiście się różni. No jest trudniej, są większe pieniądze, ale jest zdecydowanie trudniej. Jakby reżyser płaci po złotówce za porównanie każdego z obrazków. Czyli w sumie, jeżeli znajdziecie ten jeden obrazek, który się różni, macie do wygrania 50 zł. A, B, C, D, E i od 1 do 10. Wiem, że strasznie dużo jest tych obrazków, ale wierzę, że dacie radę. Trzymam za was kciuki i zachęcam do porównywania, mimo tego, że to najłatwiejsza zagadka niestety nie jest. Tym razem biało-żółto się zrobiło, albo żółto-biało, jak kto woli. Kto da radę? Kto sprosta temu zadaniu? Kto z was wpadnie do mnie do studia i zabierze 50 zł. A, B, C, D lub E i od 1 do 10. A, B, C, D lub E i od 1 do 10. No, kochani, 50 zł do wygrania. Kto ogląda program? Kto jest z nami? Czy jest jedna osoba? Czy jest ktoś przygotowany? No, zapraszam. A, B, C, D lub E i od 1 do 10. No dobra, ja się chyba muszę w cierpliwość uzbroić, bo ta zagadka na pewno do najłatwiejszych nie należy. Ja się uzbrajam, w związku z tym jeszcze chwilkę wam daję, czekam, nie pospieszam. Ale gdyby oczywiście znalazła się jedna osoba, która by znalazła tę jedną kaczuszkę... Kaczorka, nie wiem, panie reżyserze, mnie to bardziej gęś przypomina, ale jeżeli uważa, że to jest kaczuszka czy kurczaczek, to w porządku, ten kurczaczek, jeden kurczaczek może wam przynieść 50 zł. Kto tu wpada? Kto znajdzie? No, kochani, tutaj gdzieś jest jeden kaczorek, jedna kaczuszka, która rzeczywiście się różni. Na szczęście jedna. To jest naprawdę dobra informacja, ponieważ reżyser często gra tego typu zagadki, gdzie szukamy dwóch czy trzech obrazków, które są inne. Tutaj wiem na pewno, że jest tylko jedna kaczuszka, która jest inna. Kto ją odszuka? Kto ją znajdzie? A, B, C, D lub E i od 1 do 10. No, kto skojarzył? 50 zł do wygrania, 50 zł dla kogo? Kto ogląda program, kochani? Czy jest jeszcze ktoś z nami? No, na tempo narzekać nie mogę, bo tak naprawdę program trwa raptem chwilkę. A już udało nam się rozwiązać te najprostsze zagadki, a było ich sporo, więc teraz jest już troszeczkę trudniejsza zagadka, ale zobaczcie, że też macie większe pieniądze do wygrania. Możecie powalczyć o 50 zł, tylko kto powalczy, kto się przyłoży do tej zagadki i kto zabierze zaraz te pieniądze. 50 zł dla jednej osoby. No... Tutaj trzeba jednak troszkę czasu tej zagadce poświęcić, trzeba się przyłożyć, trzeba ją jakoś rozwiązać. Wiem, że to nie jest bardzo łatwe zadanie, wiem, że
Część osób chciałaby dzisiaj naprawdę proste zagadki, ale sami widzicie, że ja nie za bardzo mam na nie wpływ. Ja powiedziałam reżyserowi, wiesz co, może pokazałbyś coś świątecznego, a reżyser pokazał mi tę zagadkę, która no moim zdaniem, panie reżyserze, do najłatwiejszych nie należy. Ale mówi Monia, 50 obrazków, 50 złotych. Jest uczciwy, tak mówi. Jest trudniej, ale za większe pieniądze. Kochani, zastanawiam się tylko, kto ma teraz czas na to, żeby, panie reżyserze, być przed telewizorem i porównywać obrazki. Jak wiele osób jest z nami, jak wiele osób ogląda program. Jesteście? Jeżeli jesteście, możecie powalczyć o pieniądze. Wiem, że to nie jest najłatwiejsza zagadka. Ja bym bardzo chciała, żeby była prosta, tak żebyście mogli błyskawicznie się do mnie zgłaszać. Ale reżyser mówi, że już prostszych nie będzie. Zaczynam się martwić, panie reżyserze. ...704, 304, 304. Reżyser mówi 3 minutki i kończymy zagadkę. Kto z was wpada do mnie do studia, kto szybciutko zabiera pieniądze? Czas start, zegar wystartował, tego czasu nie mamy bardzo dużo, ale ktoś z was może zabrać 50 zł. Kto ogląda program, kochani? Czy jest ktoś z nami, czy jest ktoś, kto rzeczywiście znalazł tego jednego kurczaczka, jak twierdzi reżyser, kurczaczka? No jeżeli tak, to nie czekajcie. Tutaj widzicie, że reżyser niestety w przypadku trudniejszej zagadki już nam pokazał czas. Wierzyłam, że może ktoś przed tym ograniczeniem czasu do mnie do studia wpadnie, bo dzisiaj idziecie jak burza, ale jeszcze chwilkę czekam, jeszcze wierzę, że się uda. Szukacie, porównujecie, przypatrujecie się tym kaczuszkom? 50 obrazków do porównania. Wiem, że łatwo nie jest, ale nikt nie mówił, że będzie łatwo, prawda? Wierzyliście, że świątecznie będzie łatwiej, ale zwróćcie uwagę na to, że też mamy większe pieniądze do wygrania, więc jeżeli świątecznie chcieliście wygrać więcej pieniędzy, to macie taką szansę. Jest możliwość, żeby zabrać 50 zł. Zapraszam. Kochani, 2 minutki. Kto ogląda program? Minuta 50 sekund. Półtorej minutki. Szybciutko. Kochani, kto jest z nami? Kto jest przed telewizorem? Minuta. Oglądacie program? Kto ogląda? Niecała minutka na rozwiązanie tej zagadki. Wystarczy, że wpadniecie do mnie do studia i podacie mi współrzędne. Ja często mówię, słuchajcie, można strzelać, ale tutaj w przypadku tej zagadki raczej nie radziłabym strzelać, bo naprawdę jest bardzo maleńka szansa, że uda nam się trafić. Czy ktoś z was znajdzie ten jeden obrazek i może szybciutko się do mnie zgłosić? 35 sekund na rozwiązanie tej zagadki. Kto jest z nami? Potrzebuję usłyszeć jedną osobę. Jedną osobę, która szybciutko tutaj wpadnie i powalczy o 50 zł, a za sekundę kolejne zagadki, kolejna szansa na wygraną. Ostatnie sekundki, 20 sekund. Jesteście? A, B, C, D. No proszę, halo? Halo? Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. B jak Bożenka 4. B jak Bożenka 4. No i bardzo, bardzo panu gratuluję. 50 zł dla pana i wydaje mi się, że pan już dzisiaj wygrał w programie, prawda? Tak. No właśnie, no to super, bardzo się cieszę. No to może pan wykorzystać to, że widzowie jednak nie są z nami, tylko są za stołami. I może pan wygrać kolejne pieniądze. Wygrał pan teraz 50 zł przed sekundką 25, a teraz znów szansa na 50. Świąteczna żabka.
Kochani, świąteczna żabka i musimy znaleźć jedną żabkę, która się różni. Nie lubię tych żabek, znaczy ja mam słabość do żabek, panie reżyserze. Tak jak mam słabość do króliczków, tak do żabek też. Nie całowałam, ale tak, właśnie troszkę z tymi, z tym księciem to tak różnie bywa. Panie reżyserze, może powinnam zacząć całować? No właśnie. Żabki słodko wyglądają, panie reżyserze, co tutaj dużo mówić, ale te rączki, nóżki, te oczka, to po prostu strasznie dużo jest tych szczegółów. Jeżeli chodzi o rozwiązywanie zagadek, to na pewno nie jest to najłatwiejsza zagadka, ale skoro uważasz, że widzowie powinni dać radę, to ja trzymam za słowo i wierzę, że tak właśnie będzie. Kochani, A, B, C, D lub E i od 1 do 10. 50 obrazków do porównania i 50 zł znów do wygrania. Pan przed sekundką udowodnił, że da się, że można rozwiązać zagadkę. Muszę wam powiedzieć, że ja kompletnie tego nie widziałam. W studiu mam bardzo malutki ekran, więc ja musiałabym dosłownie być z nosem przed ekranem, żeby cokolwiek dostrzec. Uwierzcie mi, że tutaj też trzeba podejść bliżej. Nie wystarczy odejść od telewizora. Trzeba podejść, poszukać i wtedy ewentualnie rozwiążeć tę zagadkę. Ale trzymam kciuki za mojego kolejnego zwycięzcę i wierzę, że za sekundkę będę mogła komuś z was przekazać 50 zł. Porównajcie wszystkie obrazki bardzo dokładnie. Plus jest taki, że nie musicie mówić, na czym polega ta różnica. Wystarczy, że podacie mi współrzędną tego jednego obrazka. No i jeżeli ta współrzędna będzie prawidłowa, to szybciutko wpadniecie do mnie po 50 zł. Ja w to wierzę i wierzę, że ktoś te pieniądze rzeczywiście będzie mógł wygrać. 704, 304, 304. Poszukajcie. Ja na razie nie pospieszam, nie mówię, że już musimy tę zagadkę rozwiązywać, no ale oczywiście, gdyby ktoś chciał ją już rozwiązać, to serdecznie zapraszam do studia. A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Możecie strzelać, ale jaka jest szansa, że uda się trafić? Raczej bardzo malutka, bardzo niewielka, dlatego raczej wolałabym, żebyście byli pewni swojej odpowiedzi, dobrze? No, kochani, 50 zł do wygrania, 50 obrazków do porównania. Kto temu zadaniu sprosta? Porównajcie wszystko bardzo, bardzo dokładnie. Każdą rączkę, każdą nóżkę. Tutaj żabka ma też oczka, ma główkę, pyszczek, tak? Ma tłów. Tutaj wszędzie ta różnica może być naprawdę ukryta. Kto ją odszuka? Porównujecie, szukacie? Ja wierzę w to, że jeżeli się przykładacie do tej zagadki, podejdziecie bliżej, może kogoś poprosicie o pomoc, to za sekundkę będę mojego zwycięzcę słyszała. Reżyser mówi, że może was troszeczkę do działania zmotywować. Panie reżyserze, co to znaczy? Mówi tak, umówmy się, że rozwiążemy tę zagadkę do godziny 17, czyli mamy 2,5 minuty, nawet niecałe, panie reżyserze. No nie wiem, czy widzowie dadzą radę tak szybko tę zagadkę rozszyfrować, bo tutaj naprawdę jest trochę porównywania. Muszę wam powiedzieć, że z tej perspektywy, kiedy jestem tutaj, wydaje mi się, że ta zagadka jest do rozwiązania, chociaż mam pewne wątpliwości. Wiem, że reżyserowi wydaje się, że w ogóle ta zagadka już powinna z ekranu zniknąć, bo umówmy się, że on ma zaznaczoną odpowiedź, więc patrzy na tę odpowiedź i nie może się już doczekać, żeby kogoś z was usłyszeć. Ale wiem też, że wam, widzom, kiedy jesteście po tej drugiej stronie, szuka się dużo, dużo trudniej, bo na pewno macie takie... Na przykład macie
małych przeszkadzaczy, albo macie gości w tym momencie, albo nie wiem, no ciężko jest się skupić w dzień świąteczny, żeby rozwiązać zagadkę, tak mi się wydaje. A poza tym, jeżeli jest mały ekran, to trudno się szuka, taki jak ja mam na przykład w studio, to jest prawie że niemożliwe, żeby dostrzec takie odległości te różnice, panie reżyserze. A co więcej, kochani? Zdaję sobie z tego sprawę, że chcielibyście mieć dużo więcej czasu na to, żeby sobie z tą zagadką poradzić, bo reżyser, jak widzicie, daje nam troszeczkę ponad minutkę, a jednak kiedy nie macie zaznaczonej odpowiedzi i nie widzicie jej na ekranie, panie reżyserze, jest zdecydowanie trudniej znaleźć te współrzędne. Reżyser mówi, że wierzy w was, że on wie, że sobie dacie radę. No sprawdźmy, panie reżyserze, niecała minutka na rozwiązanie zagadki, tego czasu naprawdę nie ma bardzo dużo, ale ktoś z was wierzy w to również w zadaniu sprosta. 16:59 i 15 sekund. 50 zł do wygrania. Kto próbuje? Też kiedy, panie reżyserze, oglądam program w domu, to też mi się wydaje, że te zagadki są dużo trudniejsze niż kiedy jestem tutaj. Czasem oglądam. Uwaga, 17 i słyszę telefon w tej chwili. No? No i co? I wydawało ci się, że to jest takie proste i co? Jednak jest chyba troszkę trudno, co? Ja mówiłam, że to jest trudne. Ale ty mnie w ogóle nie słuchasz. Zawsze mówisz, nie, to jest prosta zagadka, w ogóle na pewno za sekundę ktoś ją rozszyfruje. A ja ci mówiłam, że to nie jest takie proste. Kochani, minęła godzina 17, ja czekam na telefon. Sprawdźmy, czy reżyser miał rację, czy dajecie radę, czy jesteście w stanie tę zagadkę rozszyfrować, czy tak jak ja myślałam, jest troszeczkę trudniej. Dobrze, to często pomaga, więc ja razem z wami wybiorę numer i zobaczymy. Może się za sekundkę uda i kogoś z was będę miała przyjemność usłyszeć. Uwaga, z telefonów komórkowych bądź z telefonów stacjonarnych, to nie ma kompletnie znaczenia, wybieramy w tym momencie razem 704... 304 304 i. Kto znalazł? Kochani, czy jest jedna osoba przed telewizorem, która chciałaby zabrać 50 zł w tej chwili? Czy ktoś wybrał razem ze mną numer? Jeżeli nie, to ja podyktuję jeszcze raz i może teraz wybierzecie, co? Uwaga, 704 304 304. No szybciutko, kochani, 50 zł ktoś zabiera, lecimy dalej, zatrzymaliśmy się, naprawdę szkoda czasu. Nie wiem, dlaczego się zatrzymaliśmy, chociaż może rzeczywiście, panie reżyserze, ta zagadka jest trudniejsza, niż nam się wydawało. Zapraszam, jeżeli jesteście z nami, jeżeli oglądacie program, zgłoście się po pieniądze. Mam dla was w tej chwili 50 zł, ale wasze zadanie to znalezienie tego jednego obrazka. Plus jest taki, że możecie strzelać, bo tak naprawdę wystarczy mi podać współrzędną jednego obrazka, aby móc zgłosić się po 50 zł. Kto tu wpada? Czy jest ktoś z nami? Czy jest jedna osoba przed telewizorem? 704, 304, 304 i teraz? No, rzutem na taśmę. Jedna osoba. Raz, dwa, lecimy dalej. Reżyser mówi, że ma mnóstwo zagadek przygotowanych. Kto spróbuje?
704, 304, 304. Szybciutko. Kochani, czy jest ktoś z nami? Czy w ogóle ktoś ogląda program? Czy rzeczywiście wszyscy się poddali w tej chwili? Potrzebuję usłyszeć jedną osobę. Czy jest ktoś w tym momencie przed telewizorem? No ja tak myślałam, panie reżyserze, że widzów dzisiaj z nami nie będzie. Po prostu. Okej, te łatwe zagadki zostały rozwiązane, ale wiesz, mamy kolejne zagadki. Chciałabym przejść do zagadki za jeszcze większe pieniądze. Tutaj widzowie męczą się z żabkami. Ale ja ci mówiłam, że te żabki to może być problem, że to nie jest takie łatwe zadanie, żeby te żabki odszukać. Tym bardziej, że umówmy się, te żabki są takie maleńkie. One są, zobacz, one są malutkie, widzisz? Takie są, dosłownie takie. Są takie mini żabki. A kto ma znaleźć jedną mini żabkę, która się różni od pozostałych? Nie, widzowie, pewnie wiesz, już troszkę bez energii, najedli się bardzo, siedzą przy stole, a ty im każesz szukać tutaj żabek. To nie kuchnia francuska, panie reżyserze. Kochani, ja mam dla was świątecznie pieniądze, ale to nie jest tak, że rozdaję wszystkim. Rozdaję tym osobom, które wybiorą numer i zgłoszą się do mnie do studia, dobrze? Czyli jeżeli chcecie wygrać, to jest szansa w naszym programie, nawet jeśli nigdy nie wygraliście żadnych pieniędzy czy innych nagród, to możecie spróbować w tym momencie, wystarczy wybrać numer, zgłosić się do mnie i powalczyć. 704 304 304 to jest numer telefonu, który wybieracie i zabieracie 50 zł. Możecie też wygrać kilka razy. Pan na przykład trafił do mnie dwa razy pod rząd i zabrał pieniądze. Pan oczywiście może zgłosić się po raz trzeci. Mówi się, że do trzech razy sztuka, ale panu życzę dzisiaj więcej razy, nie tylko dwa razy czy trzy, ale więcej. Kochani, kto jest z nami? Czy jest ktoś jeszcze? Bo sami panowie, jedna pani tak naprawdę trafiła do nas ze studia, ale większość panów rozwiązuje dzisiaj zagadki. Czyżby panie rzeczywiście podgrzewały jakieś jeszcze dania, a panowie po prostu mieli czas dla siebie? To jest nie fair. Słuchajcie, ja zapraszam panie. Drogie panie, pokażcie, że macie też troszkę czasu dla siebie, nawet w ten świąteczny dzień. Mam nadzieję, że nie jesteście w kuchni, tylko jesteście teraz sobie też na kanapach, odpoczywacie. Weźcie telefon i zgłoście się po pieniądze. Wiele osób już dzisiaj wygrało. W naszym programie codziennie ktoś wygrywa pieniądze i w tym momencie, w tej chwili też może wygrać. Może wygrać 50 zł. Kto się zgłosi? Jesteście z nami? Czy nikogo nie ma? Słuchajcie, kończymy zagadkę. Ja muszę błyskawicznie usłyszeć mojego zwycięzcę. Kto ogląda program? 704, 304, 304. A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Szybciutko. No, coś nam ta zagadka, zatrzymaliśmy się, nie wiem, stanęła w miejscu. Chyba poszliście na obiad o kolację. Dobrze, reżyser daje 3 chwilki i kończymy tę zagadkę, dlatego jeżeli chcecie wygrać, jeżeli udało wam się znaleźć jedną żabkę, która się rzeczywiście różni, to jest czas dla was. Macie 3 chwilki na rozwiązanie tej zagadki. Wierzę, że się uda. Ja tym razem wierzę, panie reżyserze, ta nadzieja mnie nie opuszcza, ale bardzo bym chciała jedną osobę usłyszeć. Jeżeli jesteście z nami, jeżeli oglądacie program, to nie traćcie czasu, tylko błyskawicznie wybierajcie numer 704 304 304 i zgłoście się po 50 zł, a za sekundkę kolejna szansa na wygraną, kolejne pieniądze, kolejne zagadki. Kto się zgłosi? A, B, C, D lub E i od 1 do 10? Kochani, kończymy zagadkę. Kto tu wpada? Czy jest ktoś z nami? Kto ogląda program? A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Dwie chwilki już nam tylko zostały. Dwie chwilki i kończymy. Kto ogląda program? Jesteś przed telewizorem? Na co czekasz? Błyskawicznie wybierz numer, szybciutko wpadaj do mnie do studia i zabierz pieniądze. 50 zł dla jednej przygotowanej osoby. Kto tu wpada?
B, C, D lub E i od 1 do 10. Ostatnia chwilka, ostatni moment. Kto znalazł? No, kochani, kto jest z nami? Kto ogląda program? Jedna osoba? Zero? Ja muszę teraz usłyszeć zwycięzcę. Już nic nie mówię, czekam tylko na mojego zwycięzcę. Nikt? Czy wybrał ktoś numer? Dobrze, wybierzmy jeszcze raz. Wybieramy numer po raz ostatni w sprawie tej zagadki. Na pewno ktoś, kto wybierze razem ze mną w tej chwili, trafi do mnie do studia. Uwaga! 704 304 304. Teraz? Jest telefon. No widzicie, a nie mówiłam. Halo. Halo. Po raz trzeci pan do mnie trafił? Tak, dokładnie. No to super. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że ma pan przygotowaną prawidłową odpowiedź. C jak czekolada 4. C jak czekolada 4. A tej czekolady świątecznie jest bardzo dużo. Króliczki czekoladowe, różne baranki czekoladowe i wszystko czekoladowe. Jajeczka też czekoladowe. Co jak czekolada 4? No może pan akurat czekoladkę zjadł i nagle pan znalazł, a reżyser mówi, skoro czekoladowe jajeczka, to ja też daję takie czekoladowe jajeczka, skoro dajesz nam takie jajeczka i tych rzeczy do porównywania na tych jajeczkach, to ja widzę sporo, to poproszę cię o stówkę. Co więcej, widzę, że szukamy trzech jajeczek, które się różnią, więc to nie jest naprawdę łatwe zadanie. Poproszę cię o stówkę w tym momencie. Wiesz co, nawet nie o stówkę, wiesz co, nie. Ja to sobie przemyślałam, 50 zł było za jeden obrazek, tutaj jest 50 obrazków, dużo szczegółów, dużo się dzieje, trzy obrazki. Daj mi 1000 zł, 1000 zł jako tę nagrodę bonusową. No, teraz to zupełnie inaczej wygląda, bardzo ci dziękuję. Powiększ tę zagadkę na chwileczkę, dobrze, tak żeby było łatwiej. Bardzo ci dziękuję, może widzowie teraz dadzą radę. Kochani, walczycie o nawet 1000 zł, ja bardzo was proszę, abyście poszukali, bo możecie wygrać nie tylko stówkę gwarantowaną, ale nawet 900 zł w bonusie, jeżeli udzielicie mi prawidłową odpowiedź, a więc współrzędna tego jednego obrazka, który się... jednego, drugiego i trzeciego, w sumie trzech obrazków, bo dopiero to jest prawidłowa, kompletna odpowiedź, to wtedy walczycie o 900 zł w bonusie. Ja wam czytam 5 bardzo prostych pytań. Jeżeli odpowiadacie mi na te pytanka prawidłowo, to zabieracie nie tylko stówkę, ale w sumie nawet 1000 zł razem z nagrodą bonusową. Wiesz co, ja cię prosiłam o zagadki wielkanocne, o zagadki świąteczne, ale ja nie spodziewałam się, że ty mi pokażesz coś takiego na ekranie. Wiesz co, tyle kolorów, tyle się dzieje i jeszcze trzy obrazki do znalezienia. No, może się wydawać, że tutaj dużo więcej obrazków się różni. Może się też wydawać, że żaden się nie różni, że wszystkie są takie same. Muszę ci powiedzieć, że przez te kolory, które ja tu widzę, to wydaje mi się, że te jajka się jakby kręcą. Takie mam wrażenie optyczne, może złudzenie optyczne, nie mam pojęcia. Ale kochani, mam nadzieję, że złudzenie, reżyser mówi, złudzenie. Dobrze, no złudzenie, no ale jeżeli każdy będzie miał takie złudzenie, no to wiesz, ja nie wiem, kto tę zagadkę rozszyfruje. Okej, nie marudzę, wiem, że zaproponowałeś nawet 1000 zł, nie musisz mi tego przypominać. Kochani, podejdźcie bliżej, bo to jest naprawdę trudna zagadka. Panie reżyserze, ja mam takie pytanie, bo szukamy trzech obrazków. Czy nie, tak naprawdę te 47 obrazków jest identycznych, trzy są inne, ale czy te trzy inne są takie same? Tak samo inne, mówi reżyser, więc no, to jest już jakaś informacja. Czyli jak znajdziecie pierwszy, to szukajcie podobnego do niego, dobrze? Tylko w ten sposób możemy znaleźć wszystkie trzy obrazki. Ogromna prośba, abyście sobie na karteczce zapisali współrzędne tych obrazków, tak aby się nie pomylić, kiedy wpadniecie do mnie do studia, bo jak wiecie, czasem łatwo o pomyłkę i zapominacie, na przykład zaczynacie szukać na antenie, a tutaj kiedy już wpadacie do mnie do studia, to ja bym bardzo chciała, żeby wpadła osoba, która jest naprawdę bardzo dobrze przygotowana i te współrzędne ma zapisane najlepiej.
No poszukajcie, porównajcie to wszystko bardzo dokładnie. Ja tutaj widzę tak, jakiś szlaczek, widzę różne kolory, widzę jakieś wyklejanki na tej naszej pisance. Nie wiem, a czym są te pisanki na zielono malowane, panie reżyserze? Flamastrem? Mówię, że ty ich nie malowałeś. No ja też nie malowałam, widzisz. Widzów też to pewnie zastanawia i zamiast szukać, zastanawiają się, jak je w ten sposób pomalować. Ale kochani, ja wierzę w to, że wasze pisanki są już pomalowane, są już przygotowane, są już poświęcone, a być może nawet zjedzone niektóre, może nie wszystkie, a za sekundkę mojego zwycięzcę po prostu usłyszę. Dzisiaj zgodnie z tradycją powinny nas obudzić dzwony. Powinniśmy poświęcić poświęcone koszyczki nasze na śniadanko zjeść. Nie dostałam. Panie reżyserze, widocznie jakoś inne tradycje domowe mamy. No tak. Reżyser mówi 10 chwilek na rozwiązanie tej zagadki. I przechodzimy dalej. No nawet 1000 zł możecie wygrać. Kto spróbuje? Tak, no spróbujmy. Dlaczego nie? Kochani, 50 obrazków, powiększ maksymalnie te obrazki, skoro dajesz tylko 10 chwilek, a jest nawet 1000 zł, to na pewno znajdzie się osoba, która będzie chciała ten 1000 zabrać, tak żeby widzowie mogli się przyjrzeć. Powiększ na chwilkę te wszystkie jajeczka i może dzięki temu tę zagadkę rozszyfrujemy. Kochani, nawet 1000 zł dla kogoś z was, a dla was specjalnie zagadka w powiększeniu od tej chwili. Przyjrzyjcie się.
No, kochani, 6 chwileczek na rozwiązanie tej zagadki. Udało mi się wynegocjować od reżysera większe pieniądze. Damy wam nawet 2000 zł za rozwiązanie tej zagadki, ale bardzo proszę, abyście błyskawicznie ją rozwiązali. Mamy 6 chwilek, także ja zapraszam. Jeżeli jesteście przygotowani w tej chwili, to nie czekajcie, tylko błyskawicznie wybierzcie numer, podajcie mi odpowiedź i zabierzcie te pieniądze, bo one są dla was. No, szybciutko, kochani. Kto dał radę? Kto sprostał zadaniu? 5 chwilek, szybciutko. No, kto ogląda program? Czy jest ktoś z nami? Ktoś przygotowany? Jedna osoba, która znalazła, w zupełności mi wystarczy, tylko niech szybciutko się zgłosi, błyskawicznie poda mi odpowiedź i kończymy, dobrze? No, kto jest z nami? Kochani, szukacie? Jak wam idzie? No, jeżeli jest już jedna przygotowana osoba, to ja zapraszam. Nie traćmy tego czasu, bo ten czas jest dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo cenny. Także jeżeli jest jedna osoba, to wystarczy wybrać numer. Słuchajcie, możecie też strzelać. To jest chyba dobra informacja. Możecie strzelać, możecie trafić do mnie błyskawicznie, ale zostały nam tylko 4 chwilki, także tego czasu też nie mamy strasznie, strasznie dużo. No, jak wam idzie? Kochani, jeżeli jesteście przed telewizorem, to spróbujcie, dobrze? No bo nic nie tracicie, a możecie zyskać naprawdę duże pieniądze. Ja wam gwarantuję, że jeżeli teraz rozwiążemy tę zagadkę, to za sekundkę kolejna zagadka pojawi się na ekranie, także wszystko jest w waszych rękach. Mam nadzieję, że telefony komórkowe czy stacjonarne również. Wystarczy wybrać numer. Ja wam podyktuję ten numer i może teraz szybciutko mojego zwycięzcę usłyszę. 704 304 304. No i jak wam idzie? No, kochani? Trzy chwilki? Nawet 2000 zł w tej chwili, naprawdę duże pieniądze. Możecie je wygrać, tylko chcę kogoś z was możliwie szybko usłyszeć. Kto tu wpada? 704, 304, 304, 3 ostatnie chwile, zawsze kiedy widzę te 3 chwilki, to się stresuję, denerwuję, bo tutaj są aż 3 współrzędne do podania. Czy znajdzie się jedna osoba, która je znalazła? Halo, jest telefon, dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Dzień dobry. Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Daj na tą kopertę. 7C. Tak. 7C. 5A. Bardzo dobrze, a trzecia współrzędna? Halo. A trzecia? D3. D3, bardzo dobrze. 100 zł pan wygrał już na pewno, a teraz walczymy o bonus. Bardzo proszę, aby słuchał mnie pan w słuchawce telefonu, dobrze? A nie w telewizorze. Niech pan przyciszy telewizor. Będzie miał pan 30 sekund i 5 pytanek. Czy jest pan gotowy?
Moment. Cisz, mocno. Tak, słucham teraz. Słuchawce telefonu, dobrze. Pytanie pierwsze. Podaj imię i nazwisko trenera reprezentacji Polski w piłkę nożną. Nawałka. Jak nazywała się pierwsza dynastia panująca w Polsce? Dynastia? Pierwsza dynastia? Zna pan na pewno. Jagiellonów. Aj, Piastowie. Piastowie? No dobrze, ale 100 zł pan wygrał, także bardzo, bardzo panu gratuluję i zachęcam do zabawy, bo dzisiaj na pewno jeszcze będzie szansa na większe pieniądze. Muszę panu powiedzieć, że to moim zdaniem było nawet łatwiejsze pytanie niż to pierwsze, przynajmniej dla mnie. Ale dobrze, skoro nie udało się nam oddać 2000 zł, to zostawiamy te 2000 przy tej zagadce. Nawet 2000 możecie wygrać. Stówka gwarantowana, 1900 zł w bonusie. Szybciutko szukacie jednego obrazka, który się różni. Jeden z tych kwiatuszków różni się od pozostałych. Teoretycznie może się wydawać, że jest to łatwiejsza zagadka, no bo w końcu tam szukaliśmy trzech obrazków, ale ja wam od razu powiem, że nie, że tak wcale nie jest, bo to również jest bardzo trudne zadanie. Ja tych kwiatuszków za bardzo nie lubię, ale może ktoś z was sprosta zadanie, bo widzę, że dzisiaj jesteście w domku, jesteście przed telewizorem. Tutaj słyszałam, że z panem były inne osoby, może inne osoby mogły pomóc w rozwiązywaniu tych pytanek, ale bardzo się cieszę, że mogłam panu stówkę oddać i teraz mamy kolejne pieniądze do wygrania i znów trzymam kciuki za kolejnego gracza. Kochani, A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Szybciutko poszukajcie jednego kwiatuszka, który się różni. 704, 304, 304. Jeżeli uda wam się znaleźć ten jeden kwiatuszek, wystarczy, że podacie mi współrzędną. Wybierzcie numer. Tak jak pan przed sekundką możecie zgarnąć pieniądze. Ja trzymam kciuki, pytanka mamy przygotowane. Jest szansa na 2000, więc może za sekundkę naszego zwycięzcę będę miała przyjemność usłyszeć. Jeden obrazek, który się różni. Pytanie, który z tych obrazków jest inny? 49 identycznych obrazków, identycznych kwiatuszków. Pewnie na waszych stołach też te kwiatuszki są, pewnie wszędzie są kwiatuszki. Chociaż muszę wam, kochani, powiedzieć, że kiedy dzisiaj do was jechałam i tak jak tutaj się wydaje, że jest bardzo ciepło, bo mamy super egzotyczną plażę i ja zawsze tak skąpo ubrana wchodzę tutaj do firmy i pan z ochrony na mnie dziwnie patrzy. Mówi, ojej, pani tak zawsze letnio ubrana. Ja mówię, no tak, no bo w sumie mam... Mnie jest ciepło, więc mamy plażę, mamy tutaj piękną scenografię, więc czuję się, jakbym była na wakacjach cały czas razem z wami. No a mimo wszystko dzisiaj do was jechałam jakiś grad, jakiś śnieg, nie wiem co to było, to był na pewno deszcz z gradem, co do tego nie mam wątpliwości, ale muszę wam powiedzieć, że troszkę się przestraszyłam, że może powinnam, nawet samochody obok mnie jechały bardzo powoli, nie wiem, z 20-30 na godzinę, więc... coś strasznego. Naprawdę. Na szczęście mam zimowe opony, jeszcze nie zmieniłam, więc mogłam spokojnie jechać szybciej. Kochani, kto powalczy o pieniądze? Jeżeli jesteście w domku, nie wychodźcie z tych domków. Nawet muszę wam powiedzieć, że przyjemnie jest siedzieć w domu, bo w domku przynajmniej jest cieplutko, a świątecznie to raczej ciepło być powinno. Słoneczko też mogłoby być, ale skoro już go nie ma, to chociaż w naszym programie troszeczkę wam go przekażę. Nawet 2000 przy okazji również mam dla was, ale najpierw muszę usłyszeć prawidłowo podane te współrzędne jednego obrazka. Nie musicie mi mówić, na czym polega różnica, wystarczy, że podacie współrzędną tego jednego obrazka, a dzięki temu zabierzecie, mam nadzieję, nawet 2000 zł. Kto spróbuje? Porównajcie każdy obrazek bardzo dokładnie. A1 do A2, później A2 do A3, A3 do A4 i tak dalej, dobrze? A jeżeli uda wam się znaleźć, to nie czekamy, błyskawicznie się zgłaszamy i pieniądze zabieracie. Trzymam kciuki za mojego zwycięzcę. Kto jeszcze przyłączy do naszej zabawy? No, wiele osób dzisiaj w programie wygrało, mamy dużo zagadek na dziś przygotowanych. Teraz kolejna zagadka na ekranie, na razie walczycie o 2000 zł, ale będzie szansa na większe pieniądze, większe wygrane. Tylko pospieszcie się, dobrze? Pełna motywacja, pełna mobilizacja, telefony w dłoń i wybieramy. Szkoda czasu, naprawdę. Jestem tutaj dla was. Dzisiaj jest taki szczególny dzień, bo świątecznie się spotykamy. Dlatego też chciałabym wam jak najwięcej tych nagród oddać. Nagród od króliczka. Reżyser mówi, że wyglądam jak misio, więc uszka pokazuje. I oddaję wam dzisiaj kolejne pieniądze.
A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Kto powalczy? Jest szansa na nawet 2000 zł. Porównujemy, no tutaj mamy kolory, więc teoretycznie powinno być łatwiej, bo moim zdaniem na przykład ta flaga, co prawda obrazków było mniej, ale tam był czarny i biały i ciężko było to wszystko porównywać, odszukać. A może tutaj ktoś sprosta temu zadaniu, natomiast tutaj na pewno jest więcej elementów do porównania, a ta różnica jest ukryta tak troszkę sprytnie, no niekonwencjonalnie. Tam, gdzie byście jej normalnie nie szukali, ona właśnie się znajduje, niestety. Kto z Was odszuka ten jeden kwiatuszek, który się różni? Przeanalizujcie wszystko bardzo dokładnie. Kwiatuszek składa się z płatków, z listeczków, z łodyżki, ze środka kwiatuszka. Tutaj trzeba wszystko bardzo dokładnie porównać, wszystkiemu bardzo dokładnie się przyjrzeć, ale jeżeli to Wam się uda, to będziecie mieć szansę na nawet 2000. Co złote. Kto spróbuje? No? Jak wam idzie? Dobrze, a słuchaj, może ostatnio podziałało, więc może znów powiększmy na chwileczkę tę zagadkę i dajmy 10 chwilek i może nagle kogoś usłyszę. I może daj nawet 4000, co ty o tym myślisz? No bo tak to mogę czekać i czekać, a wydaje mi się, że wiesz, widzowie może rzeczywiście podejdą bliżej, poszukają, przeanalizują i błyskawicznie mój zwycięzca do studia wpadnie. Spróbujmy, zobaczcie, reżyser daje 10 chwilek, 4000 też widzę i widzę też większą zagadkę, panie reżyserze, poproszę o większą zagadkę. Dziękuję bardzo. No i szukacie. Trzymam kciuki, kochani. Czasu nie mamy strasznie dużo.
kochani, ostatnia chwilka, kto tu wpada, słuchajcie, do wygrania nawet 4000 zł, więc ja serdecznie zapraszam. Jeżeli tylko udało wam się znaleźć tego jednego kwiatuszka, to szybciutko wpadajcie do mnie do studia. Panie reżyserze, może tak zostać. Króliczek nie jest ważny w tym momencie. Nie, nie, nie. Możesz mi pokazać kwiatuszki w powiększeniu. Nie, nie chcesz mi dać większych kwiatuszków. Ja ci bardzo dziękuję. Reżyser mówi, większych kwiatuszków nie? Natomiast ja wiem, co ty byś chciała. No pewnie, żebym chciała. Dawaj większe pieniądze, bardzo cię poproszę. No i kochani, reżyser się zgodził, rozdajemy nawet 8000 zł. Nawet 8000 zł może do kogoś z was powędrować. Tylko kto znajdzie ten jeden obrazek, który różni się od pozostałych? Jeden kwiatuszek jest inny. Wasze zadanie to znalezienie tego kwiatuszka i szybciutko zgłoszenie się właśnie do mnie. Mamy ostatni momencik, więc spodziewam się telefonu możliwie szybko. Kto tu wpada? A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Szybciutko. Jeden obrazek inny od pozostałych. Kto znalazł? Kto jest przed telewizorem? Szybciutko wpadajcie do mnie do studia, szybciutko zabierajcie pieniądze. Mam dla was, tak jak powiedziałam, nawet 8000 zł, więc teraz ta nagroda naprawdę nam wzrosła do dużych pieniędzy. Świątecznie bardzo bym chciała te 8000 wam oddać. Ja, korzystając z okazji, że nie widzieliście mnie przez sekundkę, wyjęłam te pieniądze z sejfu i pokażę wam, o co walczycie. Zawsze, kiedy widzicie, o co walczycie, to nagle czujecie motywację, żeby się zgłaszać po pieniądze, po wygraną. Mam dla was nawet 8000 zł, ale mam ostatnią chwilkę na rozdanie tych pieniędzy, więc jeżeli chcesz wygrać, to błyskawicznie zgłoś się do mnie do studia. Zero? Kto wie? A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Szybciutko. Kto tu wpada, kochani? Nawet 8000 zł. Czas się skończył, ja muszę teraz błyskawicznie mojego zwycięzcę usłyszeć. Kto jest przed telewizorem? Kto ogląda program? Kto możliwie szybko wpada do mnie do studia? Czy jest ktoś przed telewizorem? Dobrze, po raz ostatni w sprawie tej zagadki wybierzmy razem numer i wierzę, że za sekundę z kimś z was będę mogła porozmawiać i oddać komuś z was pieniądze. Uwaga, 704-304-304. No? Kochani, dla kogo te pieniądze, dla kogo nawet 8000 zł? Czy jest ktoś przed telewizorem? Słuchajcie, naprawdę szkoda czasu. Ja bym chciała tę zagadkę błyskawicznie rozwiązać. Mamy jeszcze czas, spokojnie zdążymy zagrać kolejną zagadkę i zdążycie wygrać kolejne pieniądze, ale nie mogę czekać dłużej. Reżyser też się niecierpliwie mówi, że przygotował już kolejną zagadkę, która za sekundkę pojawi się na ekranie, ale ja nie chcę tej zagadki zabierać, bo wiem, że widzowie chcieliby wygrać te pieniądze, więc wygrajcie nawet 8000 zł i za chwilkę lecimy do kolejnych zagadek, dobrze? Reżyser mówi, że przygotował zagadkę świąteczną, że na pewno wam się spodoba. Jeszcze sekundkę, panie reżyserze, jeszcze chwileczkę. Dopiero co zagadka była na pełnym ekranie, może ktoś się przyjrzał, może ktoś zauważył i teraz będę miała przyjemność z kimś porozmawiać i komuś z was te pieniądze oddać. Kto wybiera numer? Kto szybciutko wpada do mnie do studia? A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Teraz? Czy jest przed telewizorem jedna osoba?
słuchajcie, nie mogę tak długo czekać. Jeżeli jesteście, jeżeli chcecie wygrać, jeżeli znaleźliście ten jeden kwiatuszek, powiedziała wam, okej, możecie strzelać, ale zobaczcie, że tych kwiatuszków jest bardzo dużo, bo jest ich aż 50, więc znalezienie tego jednego to jest naprawdę wyczyn, no sztuka, a może komuś się uda. Jeżeli się uda, to z przyjemnością oddam nawet 8000 zł takiej jednej przygotowanej osobie, ale ta jedna przygotowana osoba musi wybrać numer telefonu do studia i wpaść do mnie do studia błyskawicznie. A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Czy ktoś znalazł ten jeden kwiatuszek? Kochani, dla kogo nawet 8000 zł? Muszę wam powiedzieć, że ciężko te pieniądze utrzymać w ręku. Szkoda, że ich nie można w tym momencie wydawać, bo na pewno gdyby ktoś teraz wygrał, to chciałby szybciutko pobiec do sklepu, żeby coś kupić, a sklepy pozamykane, dopiero szansa na wydanie tych pieniędzy będzie we wtorek, chyba że sobie zabukujecie jakąś super last minute wycieczkę, to można na pewno teraz też świątecznie zrobić. Albo przynajmniej znaleźć. Kochani, kto jest z nami? Kto szybciutko wpada do mnie do studia? Mam nadzieję, że nie wyjechaliście na święta gdzieś do jakichś ciepłych krajów. Ja czuję się, jakbym wyjechała przez chwilkę, kiedy patrzę na naszą scenografię. Co więcej, tutaj ciepło przynajmniej, nie tak jak u nas na zewnątrz. Kochani, kto powalczy o te pieniądze? No właśnie. A pada jeszcze grad, panie reżyserze? Może był reżyser? Teraz reżyser mówi, że nie wie. Reżyser mówi, że niestety u niego pięknie, także on nie wie, jak jest u nas na zewnątrz. Panie reżyserze, no właśnie, ja też się zaczynam martwić, że taka pogoda, że coś nam się poprzestawiało, nie wiem. Śniegu nie było, a teraz wielkanocnie grad pada, coś niesamowitego. Dla kogo te pieniądze? Komu z was będę mogła oddać nawet 8000 zł? Czy ktoś chce o te pieniądze powalczyć? Kto jest z nami? Kto ogląda program? Czy jest ktoś przed telewizorem? A, B, C, D, E lub E i od 1 do 10. Ja wiem, że nie ma naprawdę wielu osób w tym momencie, niewiele osób ogląda program, ale jeżeli jest jedna osoba, w tej chwili ta jedna osoba może wygrać naprawdę duże pieniądze, bo nawet 8000 zł może właśnie do niej powędrować. Kto tu wpadnie? 704, 304, 304? No? Kto znalazł ten jeden obrazek? Kto znalazł ten jeden kwiatuszek? Szybciutko? Czy jest ktoś z nami? Czy jest ktoś, kto znalazł jeden kwiatuszek? Kochani, szukam jednej osoby, dosłownie potrzebuję jednej osoby, aby mogła oddać te pieniądze, aby mogła czuć się szczęśliwa i za sekundkę przejdziemy do kolejnej zagadki. Ja myślę, że wy będziecie jeszcze bardziej szczęśliwi, będziecie skakać pod sufit dosłownie, kiedy za sekundkę oddam te pieniądze, nawet 8000 zł jednej osobie. A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Kto tu wpada? Czy jest ktoś z nami? Ja wiem, że wy dzisiaj nie możecie odejść od stołów, a pewnie część osób na przykład na godzinę 18 umówiło się na jakąś kolację rodzinną jeszcze, no bo tak trzeba całą rodzinę odwiedzić. Ja to rozumiem, kochani, ale z drugiej strony chciałabym wam oddać pieniądze, więc jeżeli jesteście z nami, jeżeli oglądacie program, to zapraszam, nie traćmy czasu, szybciutko wpadnijcie do mnie do studia i zabierzcie te pieniądze. A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Kto znalazł ten jeden kwiatek? Kto tu wpadnie do mnie do studia? Szybciutko? Słuchajcie, naprawdę mamy coraz mniej czasu na rozwiązanie tej zagadki. Tak naprawdę reżyser mówi, że ta zagadka już powinna z ekranu zniknąć. A wierzę, że ktoś z was pomoże mi w tym, aby zniknęła i za sekundkę będę mogła komuś z was oddać te pieniądze. Nawet 8000 zł dla jednej osoby. Kto tu wpadnie? A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Szybciutko.
Czy ktoś z Was znalazł ten jeden kwiatuszek? Potrzebuję usłyszeć jedną przygotowaną osobę. Nie, 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 panie reżyserze, bardzo proszę, żeby reżyser dał nam jeszcze sekundkę. Zaraz na pewno kogoś usłyszę. Jeszcze momencik, dobrze? Reżyser mówi, dobrze, daj jeszcze 90 sekund, nawet 90 sekund i zegar wystartował. Dokładnie tyle czasu mamy od reżysera. Ja te pieniążki, pozwólcie, odłożę, żeby się nawet stówka nie zgubiła, bo to są wasze pieniądze i muszę o nie dbać. Kochani, minutka i 20 sekund do końca. Jeżeli chcecie wygrać nawet 8000 zł, jest taka szansa w tej chwili, kilka osób wygrało, bardzo się cieszę. Tylko że wydaje mi się, że teraz nie ma was przed telewizorem. Ja na samym początku rzeczywiście usłyszałam kilku zwycięzców, mogłam oddać trochę pieniędzy, ale teraz mam jeszcze więcej pieniędzy, które chcę komuś z was przekazać. Tylko czy jesteście z nami? Minuta. A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Słuchajcie, wiem, że to jest 50 obrazków i tylko jeden obrazek jest inny. 49 obrazków jest dokładnie identycznych, ale może ktoś znajdzie. Czy jest ktoś przed telewizorem, ktoś, kto chciałby sięgnąć po nawet 8000 zł? 40 sekund. No, szybciutko. A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Kto tu wpada? 30 sekund. Ostatnie sekundki dla tej zagadki. Zaraz lecimy dalej. No, za 25 sekund kolejna zagadka pojawia się na ekranie. Może po raz ostatni wybierzmy razem numer, bo ja wybrałam już z wami numer w sprawie tej zagadki. Dziwię się, że jeszcze nikt tutaj do mnie do studia nie wpadł. Reżyser jednak się niecierpliwi. Mamy ostatnie sekundki. Spróbujmy po raz ostatni. Dobrze? 704, 304, 304 i uwaga, odliczam czas do końca. 5. 4, 3, 2, 1 i teraz? Kto tu wpada? No, szybciutko. Nie słyszę w dalszym ciągu telefonu. A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Tylko teraz. Gdzie jest mój zwycięzca? Jedna osoba. Czy to jest naprawdę tak trudne, kochani? To jest jeden kwiatuszek. Wydaje mi się, że ktoś powinien temu zadaniu sprostać. Tym bardziej, że jeżeli jesteście przed telewizorem, to na pewno raczej świątecznie nie jesteście sami, prawda? Nie siedzicie teraz w domu przed telewizorem sami, tylko jednak ktoś z wami jest. Kto z wami jest? Kto może wam pomóc? Zastanówcie się. Tylko naprawdę się pospieszcie, bo ja muszę kończyć już tę zagadkę. Mamy kolejną zagadkę, musimy zdążyć, a też kolejna zagadka będzie wymagała od was troszkę czasu, troszkę skupienia, więc teraz pełna mobilizacja, teraz wybieracie numer, dobrze? 704, 304, 304. I kto tu wpada? Który z tych kwiatuszków jest inny? 49 jest identycznych, kochani. Jeden jest inny, musicie mi zaufać. Pytanie, który? Nie musicie mówić, na czym polega różnica, wystarczy, że podacie współrzędną. Raczej radziłabym nie strzelać, bo no, szansa, że uda się trafić, jest naprawdę maleńka. A jeżeli będziecie widzieć, to możecie wygrać nawet 8000 zł, więc jest o co walczyć. Kto tu wpada? A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Czy ktoś znalazł? Jeden kwiatuszek?
No nie wiem, co się dzieje. Może wszyscy po prostu poszli z powrotem do stołów, bo była przerwa po obiednia na jakiś szybki spacer. Chociaż na spacer grat jest, kochani, jest zimno, wieje. Nie odchodźcie sprzed telewizorów, bardzo was proszę. A przynajmniej zostańcie przez chwileczkę z nami, dobrze? Słuchajcie, musimy kończyć zagadkę. Naprawdę reżyser mówi do godziny 18 jeszcze Monia, mogę zaczekać, ale to jest ostateczny czas dla tej zagadki, bo muszę lecieć dalej. Mamy kolejną zagadkę przygotowaną i musimy zrealizować nasz program. Poza tym też świątecznie widzę, powinno zależeć na tym, aby jak najwięcej pieniędzy wygrać, więc do 18 czekam. Na dole ekranu pojawił się zegar, możecie zerknąć na ten zegar, jeżeli macie inaczej ustawione zegarki, tak aby wiedzieć, o której ta zagadka znika z ekranu. Jest dokładnie 17:57 i 15 sekund, więc tego czasu bardzo mało, niecałe 3 minutki na to, abym mogła kogoś z was usłyszeć. Macie jeszcze natomiast sekundkę, aby się jeszcze przyjrzeć. Ja też chcę, panie reżyserze, bardzo poproszę. Kochani, A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Kto znajdzie? Kto błyskawicznie do mnie do studia wpadnie? No, do 18. Patrzycie na zegarek? Najlepiej nie patrzcie na zegarek, tylko patrzcie na zagadkę, tak żeby wypatrzeć ten obrazek i żeby szybciutko się do mnie zgłosić. Szansa na 8000 zł cały czas jest, cały czas 8000 w grze, ale najpierw muszę usłyszeć współrzędną tego jednego obrazka. Jeden obrazek, tylko jeden kwiatuszek się różni. Ja wiem, że patrzycie, kochani, tutaj na kolory, zwracacie uwagę na każdy szczegół, zastanawiacie się, czy coś może jest na jednym obrazku, na innym tego nie ma, ale ja wam powiem tylko tyle. Ta różnica jest naprawdę sprytnie ukryta i nie każdy ją zauważy. Mogą być takie osoby, które będą patrzyły na te obrazki naprawdę przez bardzo długo, ale nie mamy bardzo dużo czasu, żeby wam te kwiatuszki pokazywać. I tak tej różnicy nie zauważą, a ktoś inny po prostu zerknie, poświęci tej zagadce dosłownie, nie wiem, minutkę i odszuka, znajdzie, zauważy. Ja jestem przekonana, że przed telewizorem jest mój zwycięzca. Pytanie, czy ten zwycięzca może w ciągu minuty teraz wybrać numer. Mamy jeszcze 1,5 minutki na rozwiązanie tej zagadki, ale dajcie sobie jeszcze czas, dobrze? Nie czekajcie, aż na ekranie za sekundę pojawi się godzina 18, bo reżyser może nam tę zagadkę dosłownie ściągnąć z ekranu i nie będzie szansy na wygraną, a 8000 zł na pewno każdemu z was się przyda. Kto ogląda program? Kto jest z nami? Słuchajcie, minuta i 10 sekund na to, aby podać mi prawidłowo te współrzędne i zgarnąć za nie nawet 8000 zł. Kto znalazł? No, kochani, niecała minuta na to, żeby wpaść do mnie do studia. Który z tych kwiatuszków się różni? Jak wam idzie? Czy ktokolwiek z was znalazł? Słuchajcie, może ktoś wam pomagać? 40 sekund, bardzo mało czasu. Możecie współpracować. No w sumie jest 8 tysięcy, więc jest się czym dzielić. Ale najpierw muszę usłyszeć prawidłowo podane współrzędne. A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Teraz? No, 20 sekund. Kochani, szybciutko, naprawdę to nie jest czas na zastanawianie się, to jest czas na wybieranie numeru. Kto wybierze ten numer? Kto wpada do mnie do studia? Szybciutko. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I teraz? Sekundkę, jeszcze momencik. Kochani, kto jest przed telewizorem? Czy jest jedna osoba, czy ja mogę liczyć, czy kogoś z was usłyszę? Jeszcze czekam, jeszcze sekundkę, panie reżyserze. Możesz mi dać jeszcze moment? Wiem, że chcesz kończyć, ale jeszcze momencik, dobrze? Jeszcze daj mi sekundkę i zaraz pokażesz kolejną zagadkę. No, jeszcze sekunda. Siedemset cztery, trzysta cztery.
teraz? Mimo tego, że chciałabym dać wam bardzo dużo czasu, naprawdę, kochani, chciałabym, żebyście mieli w ogóle tę zagadkę przez cały dzień na ekranie, no bo na pewno bym kogoś z was usłyszała w końcu, bo ktoś by do naszej zabawy dołączył pomiędzy posiłkami świątecznymi, ale no nie mam tyle czasu. Uwierzcie mi, chcę grać kolejną zagadkę, chcę dać wam szansę na kolejną wygraną, chcę dla was jak najlepiej. Im szybciej rozwiążecie tę zagadkę, tym szybciej przejdziemy do zagadki kolejnej i tym więcej pieniędzy jednocześnie będziecie mogli wygrać. Dlatego jeżeli przed telewizorem w tej chwili jest jedna osoba, to ja zapraszam, nie traćmy czasu. Panie reżyserze, nie, ja się na to nie zgadzam. Ja cię bardzo proszę, żebyś jeszcze chwilę zaczekał. Dobrze, wiesz co? Daj ludziom jeszcze 3 minutki. Daj, ostatnia deska ratunku, ostatnia szansa. Za 3 minutki skończysz. Daj 3 minutki. Jeszcze pokaż tę zagadkę na pełnym ekranie. Wiem, że chcesz ją zabierać, ale pokaż mi tę zagadkę jeszcze przez chwilkę w powiększeniu. Jeżeli nikogo nie usłyszę w ciągu 3 minut, to pokażesz mi kolejną zagadkę. Dziękuję ci bardzo. Kochani, 3 minutki, czas start, zegar wystartował, podejdźcie bliżej, poszukajcie, a jeżeli znajdziecie, to szybciutko do mnie do studia wpadajcie. Kochani, czas się skończył. Słuchajcie, musimy rozwiązywać tę zagadkę. Albo wy tę zagadkę rozwiążecie, albo za sekundkę rozwiąże tę zagadkę reżyser. Wybór należy do was. No ja wolę tę
te opcje, że ktoś z Was tę zagadkę rozwiąże, tym bardziej, że mamy kolejną zagadkę i musimy naprawdę biec dalej. Jest dosyć trudna, dlatego będziecie potrzebować trochę czasu na jej rozwiązanie. Kochani, kto jest w tej chwili przed telewizorem? Czy jest jedna przygotowana osoba? Szybciutko, 704, 304, 304, nawet 8000 zł dla kogoś z Was. Czy ktoś znalazł? Jeden kwiatuszek, jeden obrazek, który różni się od pozostałych. Niestety musimy kończyć zagadkę. Ja wiem, że ktoś go znalazł. Kwestia tylko wybrania numeru. Nie wiem, no może widzów nie ma przed telewizorem, panie reżyserze, może rzeczywiście wszyscy, no bo 18 to jest taka godzina, kiedy zazwyczaj siadamy do tej kolacji, a tym razem jest to kolacja rodzinna, więc może trzeba coś pomóc. Wiesz, teraz nagle wszyscy stają od stołu i pomagają. A może coś pomóc, a może przynieść jakieś szklaneczki, a może jakieś sztućce, a może coś jeszcze w trakcie pozmywać, przygotować. No to tak jest, ja wiem, ja to znam. Akurat mnie teraz na kolacji rodzinnej nie ma, natomiast jutro na pewno pojawię się na rodzinnym śniadaniu, panie reżyserze. No jeszcze... Jutro też się widzimy, tak, oczywiście, w porze obiadowej, kochani, spotkam się z Wami, będzie szansa na kolejne pieniądze, ale dzisiaj chcę rozdać ich jak najwięcej. Panie reżyserze, dajmy jeszcze szansę na nawet 8 tysięcy, dobrze? No szansa jeszcze jest, jeszcze ona trwa. Reżyser mówi, Monia, przecież daję tę szansę, ale wiesz, moja cierpliwość też ma jakieś granice. Ja chcę grać kolejną zagadkę. Tyle się męczyłem, tak ją przygotowywałem i nie chcę po prostu czekać teraz z naszymi kwiatuszkami, bo kolejna zagadka za sekundę może się na ekranie pojawić i kolejne pieniądze może ktoś zabrać. Nie po to reżyser się męczył, przygotowywał, zastanawiał, co wam dzisiaj pokazać, żeby grać przez tyle czasu kwiatuszki. A czasu mamy niestety coraz mniej. Jeżeli widzicie, która jest godzina, to chyba wiecie doskonale, że trzeba naprawdę się pospieszyć, jeżeli mamy za sekundę zagrać kolejną zagadkę. Tym bardziej, że kolejna zagadka też będzie zagadką za duże pieniądze i będzie zagadką trudną, więc jeżeli chcecie wygrać w tym momencie 8 tysięcy, to zgłoście się błyskawicznie, bo zaraz reżyser nam podmieni zagadki i może być problem ze znalezieniem kolejnych różnic. A na razie jeszcze, moim zdaniem, powinniście dać radę. Kto ogląda program? Czy jest ktoś z nami? 704, 304, 304. Kogo z Was usłyszę? A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Teraz? Gdzie jest mój zwycięzca? Kochani, czy jest przed telewizorem jedna osoba? Szybciutko. Jedna przygotowana osoba oddaje nawet 8 tysięcy i lecimy dalej. Kto tu wpada? A, B, C, D lub E i od 1 do 10 tylko teraz. Czy ktoś znalazł? Naprawdę nie ma ani jednej przygotowanej osoby, kochani. Nie chcę tego nawet słyszeć, nie chcę nawet o tym myśleć. Jeżeli ktokolwiek z Was znalazł ten jeden kwiatuszek, to niech szybciutko wybiera numer. Dobrze, daj 5 chwil, błyskawicznych 5 chwili i kończymy, dobrze? Kochani, niestety, nie mamy bardzo dużo czasu, mamy kolejną zagadkę przygotowaną i musimy zrealizować plan programu, mimo tego, że są święta i ja bardzo staram się zrobić wszystko tak, żebyście zdążyli, to reżyser chce biec do kolejnych zagadek i też staram się go zrozumieć. Także macie jeszcze 5 chwilek na to, żeby szybciutko wpaść do mnie do studia. Jeżeli chcecie wygrać nawet 8 tysięcy złotych, zgłaszajcie się. Nie ma co tracić czasu, bo w każdej sekundce mogę usłyszeć telefon. Ja nie jestem w stanie w żaden sposób zablokować Wam otwartej linii, więc w tym momencie, jeżeli wybierzecie numer, po prostu Was, wierzę w to, usłyszę i będę mogła zagrać z Wami o nawet 8 tysięcy złotych. Kto spróbuje? Czy jest ktoś z nami? 704, 304, 304, szybciutko. A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Pospieszcie się, dobrze? Naprawdę, nie chcę tracić czasu. Chcę, żeby ktoś z Was błyskawicznie tutaj do mnie do studia wpadł.
Czy jest jedna osoba przed telewizorem? Kochani, A, B, C, D lub E i od 1 do 10. No, 5 chwilek, jeszcze mamy 5 chwilek, ale tego czasu jest naprawdę bardzo mało, 4 chwilki. Kurczę, może powinnam nic nie mówić, bo tutaj widzę, że reżyserowi przypominam o tym, żeby zmniejszał czas dla was. Kochani, jest szansa na nawet 8 tysięcy złotych. Czy wpadnie do mnie do studia jedna osoba? Czy jest ktoś przygotowany? A, B, C, D lub E i od 1 do 10, ale błyskawicznie, dobrze? Szybciutko, kto ogląda program? Czy ktokolwiek z was znalazł ten jeden kwiatuszek? Macie tylko 4 chwilki na to, żeby wybrać numer. Być może jest ktoś, kto właśnie włączył telewizor, być może właśnie zasiedliście do stołu i tak przypadkiem ktoś włączył nasz program. Kochani, nie przełączajcie, zostańcie przez 3 chwilki, spróbujcie rozwiązać tę zagadkę. Znajdźcie jeden kwiatuszek, który różni się od pozostałych. Dobrze, jeżeli uda wam się go odszukać, to nie czekajcie, błyskawicznie wpadnijcie do mnie do studia i zabierzcie pieniądze. Nawet 8 tysięcy złotych jest do zabrania, nawet 8 tysięcy dla jednej osoby, dla kogoś z was. Pytanie, czy ktoś z was jest w stanie znaleźć ten jeden kwiatuszek? 3 chwile do końca. Siedemset cztery, trzysta cztery. No, jak wam idzie? 2 chwilki, ostatnie 2 chwilki i kończymy. Czy ktokolwiek z was zna odpowiedź? Słuchajcie, za sekundę kolejna zagadka. Naprawdę zaczynam się martwić. Zaczynam się martwić, nie wiem jak to będzie z tą kolejną zagadką. Czasu coraz mniej. 2 chwilki na rozwiązanie tej zagadki. Dzisiaj jest taki dzień, kiedy wszyscy chyba powinniśmy mieć szczęście. Tak czuję, tak myślę i w to wierzę. Także życzę każdemu z was, żeby wygrał pieniądze. Co prawda może w tym momencie za rozwiązanie tej zagadki w naszym programie wygrać tylko jedna osoba, ale może jest jedna osoba przed telewizorem i chociaż ta jedna osoba teraz się zmotywuje do wybrania numeru. Jeżeli wybrałeś numer raz, czasem tak jest, że trzeba wybrać numer drugi raz, chociaż wydaje mi się, że naprawdę nie macie w tej chwili dużej konkurencji. Jest taki dzień, że większość osób jednak spędza czas z rodziną, ale jeżeli jest jedna osoba w tej chwili, ogląda program, chce wygrać, to ja zapraszam, kochani, nie traćmy czasu, szybciutko się zgłoście i zabierzcie tak duże pieniądze. 2 chwilki, ostatnie 2 chwile dla tej zagadki i... Ostatni moment. No, do wygrania nawet 8 tysięcy złotych. Nawet 8 tysięcy złotych. Dla kogo? Moment, jeszcze widzę, że mamy jedną chwilkę. Słuchaj, ja też bym chciała komuś z widzów oddać pieniądze, także... Nie, spokojnie, zaczekaj jeszcze chwileczkę, dobrze? Jeszcze momencik. Kochani, kto jest z nami? Kto ogląda program? Czy jest przed telewizorem jedna osoba? A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Uwaga, czas się skończył. Czy usłyszę mojego zwycięzcę w tej chwili? Czas się skończył, reżyser mówi, to nie tylko czas tej zagadki się skończył, Monika, czas naszego programu się skończył. Za chwileczkę będziemy się żegnać, innych zagadek już dzisiaj nie będzie, musimy uporać się z tą zagadką i mamy bardzo mało czasu, bo za sekundkę rzeczywiście będę się musiała pożegnać. Ja, panie reżyserze, już się przygotuję tak, żeby było troszkę szybciej. Kochani, jestem przygotowana, a czy ktoś z was jest gotowy
aby zabrać nawet 8 tysięcy złotych. Czy wiecie, co z tymi pieniędzmi zrobicie? Macie jakieś plany? Co prawda o plany powinnam was zapytać, jak już te pieniądze wygracie, ale zawsze fajnie jest już teraz się zastanowić, co z tak dużą wygraną byście zrobili. A, B, C, D lub E i od 1 do 10 szybciutko. Jeżeli chcesz wygrać nawet 8 tysięcy złotych, to nie czekaj, tylko błyskawicznie wybierz numer, szybciutko wpadnij do mnie do studia i zabierz te pieniądze, bo kończymy program. Także to jest ostatnia szansa na wygranie nawet 8 tysięcy złotych. A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Jeden z tych kwiatuszków, jeden i tylko jeden się różni. Wasze zadanie to podanie mi współrzędnych, a więc literki i cyfry. Jeżeli te współrzędne zostaną podane prawidłowo, to za chwilkę komuś z was przekażę nawet 8 tysięcy. Tak duże pieniądze dla jednej osoby, dla kogoś z was. Kto tu wpada? Kto ogląda program? Kto był cierpliwy, kto został z nami, kto wytrwał do końca i kto będzie miał szansę na nawet 8 tysięcy złotych? Słuchajcie, mimo tego, że chciałabym wam pomóc, to oprócz tego, że wynegocjowałam od reżysera troszkę czasu, bo on by już dawno tę zagadkę zmienił, nie jestem w stanie nic dla was zrobić, bo ja nie jestem w stanie wam podać współrzędnej obrazka. Tutaj jest tylko jeden obrazek. Czasem udaje mi się i proszę reżysera, aby odpuścił jakiś obrazek, żeby jeden wystarczył. Ale tutaj jest tylko jeden do znalezienia, więc tak naprawdę wszystko, co mogłam dla was zrobić, zrobiłam. Mam czyste sumienie, ale będę naprawdę bardzo szczęśliwa, jeżeli ktoś z was do mnie teraz do studia wpadnie. Nie czekajcie, aż zacznie wszystko znikać z ekranu, bo kiedy zniknie zagadka, zniknę ja, znikną pieniądze, to może okazać się, że jest już po prostu za późno. Jeżeli jesteście w stanie rozwiązać tę zagadkę w tej chwili, to ja zapraszam. Szybciutko się do mnie zgłoście i możliwie szybko zabierzcie nawet 8 tysięcy złotych. Kto znalazł? Kto tu wpadnie? Czy jest przed telewizorem jedna osoba? No, kochani, jedna przygotowana osoba, nawet 8 tysięcy dla kogoś z was. Za kogo? Szybciutko. A, B, C, D lub E i od 1 do 10, ale teraz. W tej chwili. Jeszcze chwilkę, panie reżyserze, jeszcze momencik. Kochani, kto tu wpada? Czy jest jedna osoba? Czy ktokolwiek z was znalazł ten jeden kwiatuszek, który się różni? Dobrze, panie reżyserze, ja rozumiem. Rozumiem, że musimy kończyć, ale powiedz mi, ile mamy dokładnie tego czasu do końca programu, to ostateczne odliczanie. Powiedz mi, bardzo cię proszę, bo ja się stresuję. Minuta 27, dokładnie tyle czasu nam pokazał reżyser. Mówi, że to jest ostateczne odliczanie, że już więcej czasu nie będzie mógł dać. Zegar wystartował, nawet nie zdążyłam powiedzieć czas start. No i kochani, w tym czasie wszystko się wyjaśni. Jeżeli jesteście z nami, jeżeli oglądacie program, jeżeli macie sekundkę, dosłownie jeszcze na wybranie numeru, to zróbcie to, bo do końca tej zagadki została nam minuta i 7 sekund. Pięćdziesiąt sekund. Trzydzieści sekund. Słuchaj.
Słuchajcie, ja jestem przygotowana i chciałabym komuś z Was przekazać nawet 8 tysięcy złotych świątecznie, bo mam dla Was te pieniądze, więc dlaczego mają zostać w sejfie? Jutro będą kolejne wygrane, kolejne zagadki Wam zaprezentujemy. Spotkam się z Wami oczywiście tradycyjnie 16:30, ale jeszcze mam ostatnie sekundki dla tej zagadki i wierzę, że ktoś teraz właśnie wybiera numer. 5, 4, 3, 2, 1 i słyszę telefon. Czy usłyszę mojego zwycięzcę? Czy jest jedna osoba przed telewizorem? Kochani, szybciutko, dobrze? Jedna osoba i kończymy program. Kochani, reżyser jest już bardzo zdenerwowany. Nie wiem, ile uda mi się przeciągnąć. Na pewno niedługo, bo za sekundkę naprawdę musimy się żegnać. A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Jeżeli masz pomysł, błyskawicznie się zgłoś. Kochani, naprawdę, zaraz wrócicie, będziecie mogli do rodzinki wrócicie, będziecie mogli coś zjeść, będziecie mogli sobie jeszcze fajnie spędzić czas, ale teraz rodzinnie. Możecie wygrać nawet 8 tysięcy złotych. Czy uważacie, że wasza rodzina będzie nieszczęśliwa, jeżeli wygracie te pieniądze? Wydaje mi się, że będzie szczęśliwa i wszyscy wam kibicują. Jeżeli jesteście z nami, znacie odpowiedź, znacie współrzędną, bo ja tylko o to pytam, ja nie będę wnikać w naszą progę, to różnica, to nie czekajcie, tylko szybciutko się zgłoście, bo ja zaraz naprawdę muszę się z wami pożegnać. 704-304-304. Teraz? Jedna osoba, czy jest ktoś po drugiej stronie, czy jest ktoś z nami, czy ktoś jeszcze ogląda program? Kto był na tyle spostrzegawczy i znalazł tę drobną, sprytnie ukrytą różnicę? Bo to nie jest różnica, którą na pewno znajdą wszyscy, ale wierzę, że jedna osoba znalazła. Jeszcze sekundkę, panie reżyserze, jeszcze momencik. Dobrze, dobrze, ja już się w zasadzie pożegnałam, także możesz dać mi jeszcze chwileczkę, a dokładnie dać chwileczkę naszym widzom. Zauważyłeś, że się pożegnałam. Dobrze, dziękuję ci bardzo. Jeszcze sekundę, proszę cię, no. Zaczekaj, zaraz usłyszę telefon. 30 sekund, reżyser mówi, dobrze, pożegnałaś się, daję widzom 30 sekund, ale to już naprawdę są ostatnie sekundki dla tej zagadki, bo my musimy za sekundkę po prostu się żegnać. Za sekundę nasz program się kończy, więc nie będzie szansy już, żeby pokazać wam coś następnego. Mimo tego, że chciałabym jeszcze z wami zostać, to w tej chwili, kochani, nie będę mogła. Ostatnie sekundy dla tej zagadki. 5, 4, 3, 2, 1. Kto ogląda program? A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Teraz. Kto tu wpada? Kochani, jedna osoba, ale naprawdę nie mam czasu, więc albo usłyszę w tym momencie telefon. To 30 sekund na ewentualnego bonusa, to nie jest czas dla was, to jest 30 sekund dla osoby, która w tym momencie wybiera numer. Słuchajcie, muszę dać komuś czas jeszcze na udzielenie mi odpowiedzi, dlatego jeżeli jest jedna osoba przed telewizorem, która chce wygrać naprawdę duże pieniądze, to powinna się zgłaszać już teraz, bo naprawdę tego czasu nie mamy. A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Albo teraz, albo muszę się z wami żegnać.
Chciałabym, ale sam widzisz, co się dzieje. No, proszę cię, zaczekaj jeszcze sekundę, nie zabieraj mi tej zagadki. Jeszcze mam jeszcze chwileczkę, może się uda. No ja trzymam kciuki za widzów. No wierzę, że ktoś świątecznie wygra nawet 8 tysięcy. Bardzo bym chciała, ale no, musi ktoś jeszcze oglądać program, a widzę, że dzisiaj z frekwencją dość słabo. Czy jest ktoś z nami? 704, 304, 304, tylko teraz. Jedna osoba? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. No nareszcie usłyszałam telefon. Bardzo się cieszę, że pana słyszę, a poproszę o odpowiedź. D jak dobranoc 7. D jak dobranoc 7. Mam nadzieję, że jeszcze nie dobranoc. Stówka oczywiście jest pana. Walczymy o 7900 zł. Czytam panu 5 pytań. Ma pan 30 sekund. Czy jest pan gotowy? No tradycyjnie taki nie, ale spróbujmy. Dobrze. Czy Grzegorz Schetyna był prezydentem Polski? Nie. No niestety pospieszył się pan. To pytanie było dość podchwytliwe, bo był prezydentem Polski, wykonywał ten urząd tymczasowo, przez chwilkę był. No niestety, no mimo że tego, że chciałam panu przeczytać kolejne pytanka, to nie mogę już przeczytać, a mieliśmy bardzo dużo czasu. Tak naprawdę pan w sekundkę mi odpowiedział i bardzo łatwe pytanka były. Ojej, no strasznie, strasznie mi przykro. W każdym razie stówka wędruje do pana. Bardzo panu gratuluję i zapraszam was na jutrzejszy program. Jutro też się z wami spotkam o godzinie 16:30. A na razie życzę wam wszystkiego najlepszego w te święta. Dużo szczęścia, miłości, spełnienia wszystkich marzeń, ciepła rodzinnego. No i miłego wieczoru, smacznego. Do zobaczenia jutro, kochani. Pa, pa.